O kurwa! Ale wariaty! Wariaty normalnie! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema, hejo, słuchajcie, dzisiaj wielki dzień. Czekam właśnie na Tomka i Kubę. Spełnią się dzisiaj marzenia dwóch członków naszej ekipy, czyli Roberta i Adasia. Bądźcie z nami, oglądajcie, zobaczycie, co się będzie działo. Wielkie emocje, wielkie przeżycia. Wszystko sam scenariusz się sam napisze, wszystko samo się poukłada i wyjdzie. Krapnie i będziecie grabić całą drogę. Mam się kurwa tutaj kopać? Myślisz, że będę po tym jeździł kurwa później? Jestem po prostu pod wrażeniem dzisiejszego dnia, po prostu taki. No, co będę dużo mówił. Zaraz tu przyjadą i będzie wartko, ostro, szybkie pakowanie i wyjazd. No i ta ekipa będzie liczna tam, gdzie jedziemy. Tymczasem. Siema! Zgadnij, czemu byliśmy spóźnieni? Czemu jesteśmy? No. Siema. Bo mama wstała. Mama sobie wstała o 8 ileś i normalnie sobie ten i sobie spała. No nieźle, ale dalej, szybciutko, szybciutko, Kuba, tu nie otwiera się tak. Co ty robisz? Ty chcesz włamywaczem być? To jest tak, patrz. Dzisiaj blegopso, taki prawdziwy blegopso będzie, zobacz. Widziałeś takie coś? Prawdziwy blak. Prawdziwy blak. Będzie pasować? Oj, no, może nie pasować. Przychodzi? Idealnie. Ideolka. Widzę, że przychodzi się na prawdziwego blaka. To nie mocno, lekko, nie? No. Prawdziwy blak. Prawdziwy blak. Prawdziwa blakowa, normalnie. Tablica. Tablica. Od Mojry. Od Mojry? No. No mama, mamy dziesiątki. Dobra, no tak to będzie. Dobra, zostawimy trochę na skutera i MRF-a. Dobra. A MRF-a to tu całe wypije. No. Tata wyprowadza MRF-kę. Moją piękną panię. No. Po prostu. Blegopso wyjeżdża, czarny. Blak. Blak. Tata, patrz, wyjeżdża blak. Ile sprzętów? Jeden, drugi, trzeci, Tomek czwarty. Gada, zamiast tutaj. Pięć sprzętów. Ładować. Dobra, 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 pa. Pakuj coś. No, no, najlepsza robota, tata. Naprawdę. I MRF-a włazi, torba, kaski, buty i lecimy. Czyli mamy cztery sprzęty. Chyba no. Akcja się szykuje po prostu. I to z Raptusem. No. Dzisiaj jest wielki dzień. No właśnie, jaki? Taki, że jedziemy do Roberta dostarczyć mu kłada, tak jak Adasiowi. I pewnie się bardzo ucieszy. No słuchajcie, my już jesteśmy zapakowani, gotowi. Prawie, tylko torby jeszcze wrzucimy z ciuchami i lecimy. Jest Dąbroś, jest! Już go zawijamy. Siema Dąbroś! To co, lecimy z buta, nie? Dobra, to lecimy. Bo jeszcze tam w Słatówce będą na motocyklach za nami pojadą. Ja jestem podekscytowany, a wy? Ja też. Też? A ty? Ja też. Ja wam powiem, jednak kurde to enduro wszystkich łączy. Jadą chłopaki z 250 km w celu przekazania. No coś pięknego. Coś pięknego, enduro. Enduro to jednak rodzina, jedna wielka. A powstaje nowa nuta. Przykład wczoraj, co nie chciała nam MRF odpalić. Kto przyleciał?
Niezawodny lamaneta. I zrobił, zebrał, nie? Zebrał gaźnik. No. Poczyścił. I Kuba uratowany. I była jazda, nie? A tak by było co? Stanko, nie? A tak byłaby nie... No nie pojechalibyśmy. No. Tu jeszcze odbieramy dwóch chłopaków na motocyklach. Siema! Mati! Jak ja się cieszę, że dałeś radę przyjechać. Zaraz chłopaki tu dojadą motocyklami. Jadą! Pojechane! Siema! Siema! Nie siedzimy, tylko jedziemy! Siema. To lecimy, siema. To lecimy. Do Roberta. O, no teraz to... Hello. Jedziemy dalej czy jak? Nie, tu się rozpakujemy. Mamy kłada. Jest maszyna żółta. Jak żółta łódź podwodna. Na dwóch rurach. Pokazać ci co to ma? Słuchaj, pa. Alarm. To ma kurwa alarm. Taka historia. No. O, Biedronka. Zobacz. Ty, to są te brazylijskie, one kurwy gryzą. Gryzą, no. Bo to są te większe, takie większe z kurwy. To co, wyjeżdżamy nim? Zobaczymy go w świetle dziennym? Zobaczcie, tadam. Kład idzie. Żółta kaczka podwodna. Żółta kaczka. O kurwa, to działa, ale musiałem go umyć, nie? Coś ty mu zrobił. Wjechałem kurwa w błoto takie, wiesz, błotniste, nie? Z gabażnikiem. Z alarmem, no nie ma kurwa lipy. Światło działają, hamulec działa. Ten alarm to tylko akumulator wyciąga. Nie, jak naciśniesz, to normalnie gaśnie, nie? Aha. No. Tu sanie mu zrobiłem, bo tu przecież nie ma, nie? Kto się przejedzie? Ja! To od razu kręć tu na lewo, żebyś tam nawrócił. Nie ma wstecznego, Kuba. Nie ma wstecznego. Byś nie wjechał, bo cię będzie wyciągnął. Pani. No to nawrotkę jeszcze. Jak się jedzie? Dobrze. No to dawaj. Lamaneta. Lamaneta, no. Daję się dolne też. No to fajne. No to trzymaj. Dobra. Wariaty normalnie! Mojra, ty wariat jesteś na kładzie! Spójrzcie, ale reklama! Lecimy, lamaneta!
Bus zamknięty? Zamknięty bus? Awantura z sąsiadami zaraz będzie. Grabnie i będziecie grabić całą drogę. Dobrze. Dobrze. Co? Proszę? Pojebało wam się kurwa tutaj kopać? Myślisz, że będę po tym jeździł kurwa później? A przepraszamy, przyjechaliśmy. No, no to troszeczkę kurwa kultury. Ja do was do chałupy nie wjeżdżam, tak? Chodź, do Roberta, chodź. Chodźcie. Siema. Trochę za dymę zrobiliśmy. Nie dobrze, że dzieci mamy chodzą. Siemanko. Nie, popisów wybadam. Maszyna jest nowa. Gotowy? Gotowy? To ubieraj się, kask. Przepraszamy, ale tak na spontanie wlecieliśmy. Nie chcieliśmy. Dobra, ale razem, bo tu dzieci, nie? Taki wyjątkowy dzień. Dwóch małych dzieci, nie? No, przepraszamy. To będzie wyjątkowy dzień, jak krawki do pani. Ojej, nie. Pierwszy raz jesteśmy tak. Dużą ekipą. Każdy wie, nie, że pierwszy raz i że małe dzieci. Nie każdy wie, nie. No. Nie przestraszyłaś się? Pionę przybij. Pionę przybij. No widzisz. To nie robię. Ja też nie, bo nie mam opon. Ja nie mam opon. Ja mam opon. Słuchaj, oklejamy kłada. A serio, ja mam to prywatny. Kuba, chodź oklejać kłada. Gąbki też kręci, nie? Też. Jak wrażenia, Robert? Dobrze, fajnie się jeździ. Tak? Zadowolony? Bardzo. Nic więcej nie potrzeba? Nie. Nic. Tu masz bagażnik. Zawsze możesz sobie coś załadować. Wędki, bo lubisz wędkować, słyszałem. Tak? No widzisz. Zrobimy wywiad z twoją mamą i z tobą i mama opowie, jak żyjesz, jak chorujesz, bo to jest też ważne, nie? No, bo życie to, wiesz, toczy się dalej, żyje się, rozumiesz? Ale ja się cieszę, że masz. Jak wyjechałem nieraz o 11, to kurde, pierwsze jak wracałem, to już dno było normalnie. Dawałeś sobie radę z nawrotkami? Mhm. Mówię, jak będzie ci coś nie pasowało, za blisko podjedziesz, możesz zawsze go bujnąć, trochę odjedzie, skręcić kierownicę, gazu trochę przyłożyć, on się nadda, nie? No. Opony masz, nówki.
V-Maxa ci później zmierzymy. Zjesz z nami kiełbachę? Zjesz. No i dobrze. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.